Jestem w Tarnobrzegu na drodze wojewódzkiej numer 723. Tak sobie już jadę chwilkę przez ten Tarnobrzeg. Tak sobie jadę i jadę. Po drodze minąłem rondo przy jakimś zakładzie przemysłowym. I powiem szczerze, nie widziałem jeszcze ani jednego znaku, ani jednego drogowskazu, gdzie, dokąd, w którą stronę mam jechać. To są właściwie pierwsze, można powiedzieć, oznakowanie na Sobów oraz na Cmentarz, czyli w kierunku dzielnicy Sobów oraz w kierunku gdzieś tutejszego cmentarza na tutejszej dzielnicy, przez którą właśnie przejeżdżam. A jakaś to dzielnica? No powiem szczerze, nie mam zielonego pojęcia, bo w dniu dzisiejszym nie posiadam nawigacji. Tyle dobrze, tak jadąc tą drogą wojewódzką, że tak naprawdę wszystkie skrzyżowania, które gdzieś tutaj po bokach, tak w jedną, jak i w drugą stronę mijam, są to raczej nieduże skrzyżowania, sugerujące, że to są to właśnie wjazdy gdzieś tutaj zlokalizowane tutaj po jednej lub drugiej stronie osiedla. Taki plus tego, więc można powiedzieć, no nie dojeżdżam do jakiegoś skrzyżowania, gdzie no mam problem, w którą stronę jechać, bo tak naprawdę chciałbym się w jakiś sposób z tego Tarnobrzegu wydostać, a nie wiadomo, w którą stronę jechać. Teraz chyba pierwsze takie w ogóle większe skrzyżowanie. Wydaje się, że gdzieś wjeżdżamy w jakiś teren. No podejrzewałbym, że będzie to gdzieś bliżej centrum. Powiem wam, że nawet jestem koło Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu. Tutaj po lewej stronie go przed chwileczką minąłem. Tak więc, no cóż, no niechcący, a udało się w to miejsce dotrzeć. Fajnie, gdyby tutaj pojawiły mi się jakieś znaki na Śródmieście, na centrum, na rynek, na, nie wiem, Stare Miasto, bo ciężko mi obcemu wyczuć, w jaki sposób tutaj te tereny właśnie typowego centrum miasta są nazywane. Stalowa Wola i Nisko jest w lewo. No ja do Stalowej Woli stąd to jest gdzieś dobre 50 km, więc powiem szczerze, no raczej nie zamierzam w tamtą stronę jechać. Mnie bardziej strona prawa by interesowała, czyli gdzieś kierunek Kielce, kierunek Staszów, jeśli już mielibyśmy się posługiwać miejscowościami, ewentualnie Kraków mógłby jak najbardziej być. Natomiast już interesowałoby mnie, gdyby pojawił się jakiś kierunek od chociażby na centrum, podający możliwość jazdy. Tutaj znowu jakiś Zamek Dzikowski jest w prawą stronę. Też mi niewiele mówi. Drogowskazu znowu żadnego nie ma. Jestem przy, można powiedzieć, sporym skrzyżowaniu Wyszyńskiego i Sikorskiego. Ja jestem właśnie na Sikorskiego. I dopiero widzę drogowskaz przed nami. Kolejne chyba skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. No i tutaj już muszę troszeczkę zwolnić, nie rozpędzać się, poszukam, jakie to tam mamy drogi podane. Jest Rzeszów, jest Nisko, Stalowa Wola, Mielec, Dębica, Rzeszów, jest i centrum. I ja do tegoż centrum sobie właśnie pojadę, więc pojadę sobie w prawo z ulicy Sikorskiego, jadę w ulicę, no i tego nie wiem, bo nie ma tutaj nazwy nigdzie podanej. Upewniam się, że nie mam pieszych. No i chyba dojechałem właśnie do jakiegoś centrum, rynku, tudzież
również właśnie Starego Miasta, czy jak to nazwać. Przede mną rondo. Rondo Solidarności. Rynek jest po lewej. Czy na rynek jedziemy? Chyba pojadę tutaj trzecim zjazdem z ronda. Następnie skręcę w prawo. Jest drogowskaz na szalet miejski, gdyby ktoś chciał. A, tutaj jest zakaz, czyli muszę od głównej drogi jednak, chcąc na rynek wjechać. Teraz pytanie, czy... tutaj na rynek nie wjadę. Musimy się zawrócić i pojechać tą samą drogą, którą jechałem, czyli z pierwszeństwem pojadę w lewo. I znowu pojadę na rondzie Solidarności trzecim zjazdem. Chyba jest przed nami. Tu można było wjechać. Na wprost chyba jest właśnie jakieś Stare Miasto. Tam się nie wjedzie. Tutaj trzeba pojechać w lewo. Dojeżdżam do ronda, na którym zawracałem. Rynek jest po prawej